Witam Was, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, my się zbieramy, już jesteśmy ogarnięci praktycznie, zbieramy nasze bagaże, że tak powiem, nie bagaże, tylko torebki, które nam są dzisiaj potrzebne, jak i z ubraniami i tak dalej, gdyby była, wiecie, inna pogoda później. Na razie jest jakieś 18 stopni, słoneczko, wiaterek, a my jedziemy dzisiaj do stolicy Santa Cruz. Stwierdziliśmy, że stolica, no to jest takie miejsce, które warto zobaczyć, szczególnie, że jesteśmy na północy i mamy naprawdę niedaleko. Także zbieramy się i jedziemy, zabieramy Was ze sobą. Podjechaliśmy na chwilę do sklepu, bo Artur potrzebuje Supergluu, ponieważ nam się uchwyt do telefonu złamał. No niestety, a wiecie, uchwyt jest jednak przydatny, żeby przyczepić, więc spróbuję go szybciutko skleić. Tam daleko, daleko widzicie tą górę, to jest wulkan. Wulkan Teide, który się znajduje na tej wyspie. I słuchajcie, my z balkonu, jak jest dobra widoczność, o tam, to możemy też go widzieć, więc też bardzo fajnie. Chcę Wam powiedzieć, że jak chcecie wjechać na Teide, to też możecie. Wspinać się też, ale myślę, że to jest dosyć ciężkie. Tylko że z Teide to jest taka akcja, że dziennie wpuszczają tylko określoną ilość osób na kolejkę i trzeba rezerwować przez taką ich stronę, wiecie, tutaj hiszpańską, trzeba rejestrować się, żeby móc po prostu wjechać na tą kolejkę i oczywiście jeszcze zapłacić za bilet. I ja próbowałam na miesiąc, jak nie więcej, przed naszym przyjazdem tu zarezerwować nam miejsca na Teide, bo chcieliśmy wjechać i już nie było miejsc na cały, słuchajcie, styczeń. Więc niestety nie udało nam się i nie wjedziemy na Teide, to ubolewam, ale jeśli Wy chcecie, to tu taka moja podpowiedź, co najmniej 2 miesiące przed przyjazdem na Teneryfę rezerwujcie miejsce. I tak samo, jak jest maska i tam jest taki wąwóz, to żeby wejść do wąwozu, to też puszczają dziennie określoną ilość osób i też trzeba się wcześniej zapisać tak jakby. Na zdrówko, więc jeśli chcecie wejść do wąwozu i na Teide wjechać, pamiętajcie o tym, bo nie wszędzie jest to podane. Ludzie myślą, że przyjadą i wjadą na luzaka na wiedzie wulkan, ale niestety to nie jest takie proste. Przyszliśmy, słuchajcie, tutaj do takiego zameczku. To był jeden z jakichś ponoć pierwszych w ogóle zameczków. Chcę Wam powiedzieć, że w Santa Cruz parking znaleźliśmy od razu, bez najmniejszego, słuchajcie, problemu. Jest tutaj bardzo dużo wycieczek, z tego co widzę. Jest taka budowla, która, ja się śmieję i mówię na nią, że to jest trochę jak Sydney, mi przypomina, wiecie. Ale to takie żarci. No i tutaj widzicie, jest ten zameczek. Idziemy tu obejść wszystko. Nie będę przedłużała, pokażę Wam najfajniejsze jakieś miejsca i lecimy dalej. Aha, i miało być dzisiaj tu max 19 stopni w cieniu, jest 21,5. Jest oczywiście wiatr, jak to na Teneryfie, ale jest cieplutko, jak widzicie. Bluzy raczej na razie nam się nie przydadzą. Słuchajcie, będziemy wchodzić teraz zaraz na bazarek. Czemu tam? A, bo tu jest główne wejście. Bardzo dużo ludzi, wiecie, jak to w stolicy. Ale fajnie. Mam nadzieję tylko, że mnie słyszycie dosyć dobrze, no bo cały czas wieje, jak to na wyspie. No i... Tak. Wiecie tam, co była w tamtej miejscowości? To była tak. Taka... Fasada. Wchodzimy? Tylko, że ona miała ryby. Fajne.
Fajne? No. Śliwe jajka można kupić. Zobaczcie, moi drodzy, że ten bazarek jest dość duży. Możecie też sobie na miejscu usiąść, na przykład zjeść. Polecam Wam, bo naprawdę bardzo dużo jest tu osób i fajnie, bo można i coś zjeść takiego lokalnego. Fajne rzeczy, co? Takie lokalne. A zobaczcie, tam, ja idę tam z owocami, tam jest bardzo jak fajnie. Jak będzie mango, mogę? No, idziemy po owoce. Kupujemy właśnie coś do picia i zobaczcie, tu są jakieś Jarritos napoje. Ma też oczywiście mango, jak grapefruit, ale la pineapple. No nie ma takich właśnie u nas. Pan nam tu otwiera i też tu pan ma jakieś fajne przekąski. Tak. Słuchajcie, to jest tak, że na dole są barki różne, także bardzo duży jest ten market. A tutaj jest market na dole i też takie sklepiki, ale chyba niewiele, trochę mniej, więcej jest na, chodźcie tędy może, nie? Talking to myself now and then I'll try to laugh but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been gone. Słuchajcie, teraz wchodzę na część rybną na tym markecie i tu będą owoce morza, ryby i tak dalej. Oczywiście jak wchodzę, to słuchajcie, jest taka woń owoców morza i ryb. Przede mną muszę tylko wyprzedzić, bo widzicie, ktoś idzie tu. Pójdę tędy. Zobaczcie, jakie fajne mamy rybki. O, fajnie to wygląda. Widzicie? I tu macie od razu restaurację, jest tu cennik. Możecie sobie zjeść albo wypić winko, nie wiem, czy rybkę też zjeść. Ale fajnie to wygląda. Tutaj też zobaczcie, są fajne krewetki, owoce morza. Coś dla Lili, widzę, że jej się oczy świecą. Ale tu jest naprawdę super, słuchajcie. Tu też są duże rybki, tu panie oglądają, więc może uda mi się wyprzedzić. O, zobaczcie. Fajnie, że się można też od razu zjeść, co? Tak. Jednym słowem, słuchajcie, bardzo Wam polecam, żebyście przyszli na ten market w Santa Cruz, bo jest tu naprawdę i świeże wszystko, i przepięknie pachnie. Widać, że to jest takie czyste, jest ten dobrze, wiecie, jak na bazar. Ja bym tutaj mocniej bije, bo owoce morza tu są, to mi serce mocniej bije. Kolejny punkt, moi drodzy, to jest ta bazylika. Chcemy wejść na chwilę, pomodlić się za szczęśliwą podróż, podziękować. Wiecie, tak się wyciszyć chwilę. O, akurat dzwony wybiją, no pięknie. Idealnie, jest 12 w dzień. Pomyślimy o naszych widzach, o rodzinie. Idziemy tam. Idziemy sobie do takiego tutaj, słuchajcie, placu. Tu są takie kawiarenki gdzieniegdzie. Tak to wygląda. I chcemy iść tam wzdłuż tej ulicy. Idźmy, moi drodzy, do parku w centrum miasta. Myślę, że latem, słuchajcie, ludzie mają tu super, żeby się ochłodzić i egzotycznie. Widać, że jest tutaj takie nawodnienie poprowadzone, no bo latem to by raczej roślinki nie przetrwały. Ale zobaczcie, jaka tu jest piękna zieleń. No i tak to wygląda, a my chodzimy i szukamy jakiejś kawiarni już chyba z 15 minut. In the summer, when you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out.
podoba, jak zimno. No wiem, to są ciastka dziewczyn. Matysia ma mango, lila. Jaki ty masz smak? Nie wiesz nawet, nie? Taki karmelowy, nie dziki. A my z tatą, tata mango i jeszcze jedno sobie wziął, bo stwierdził, że zje dwa, a moje wygląda w ten oto sposób. Ojej, słuchajcie, widzicie to? U mnie jest taka cytrynowa, jakby pianka. Niezłe. Teraz jest. Słuchajcie, to ciastko jest najlepsze, potem to. A moje niestety chyba jest najgorsze, chociaż też jest smaczne. Wszystkie są smaczne, ale Artura jest to najlepsze. To jest taka karpatka. Fajnie to smakuje. Wracamy już pomalutku do samochodu i stwierdziliśmy, zresztą już rano w sumie stwierdziliśmy, że dzisiaj Wam jeszcze pokażemy i my też jedziemy na najpiękniejszą plażę na całej Teneryfie. Tak przynajmniej mówi Google. To jest Las Teresitas i ta plaża znajduje się, słuchajcie, zaraz za miastem właśnie Santa Cruz, czyli za stolicą. Piach jest przywieziony z Afryki, no bo jak wiecie, na Teneryfie nie ma zbyt dużo piaszczystych plaż, bardziej takich z jasnym piaskiem, tylko z czarnym, więc tym bardziej fajnie jechać na taką piaszczystą z jasnym piaskiem. Jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądała. Na pewno Wam pokażemy. Jesteśmy przygotowani, mamy gdzieś kostiumy w samochodzie, więc jak coś, to możemy popływać. Tym bardziej, że dzisiaj miało być chyba 19 stopni, a jest gorąco, słuchajcie, gorąco, jak tak chodzimy. Tu, moi drodzy, są takie słynne w Santa Cruz baseny. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają i naprawdę za niewielką opłatę można przyjechać i posiedzieć. Jak widzicie, w sezonie zimowym nie ma tak dużo ludzi, co też sprawia, że przyjemnie się spędza czas, a słoneczko świeci, jest naprawdę gorąco, Mati. Strasznie. No, już teraz się zrobiło naprawdę bardzo ciepło. Idziemy do auta i jedziemy na plażę pływać. Mati już dzisiaj nie ma siły. Zobaczcie, jaka jest teraz temperatura, samochód na słońcu. Zaraz zobaczymy, jak ruszymy, ale jest nieźle. Myślę, że to może Was zainteresować. Słuchajcie, dojechaliśmy do plaży Las Teresitas. Zobaczcie, tak ona wygląda. Jest duża, rzeczywiście piaszczysta. Jest mało ludzi, co mnie mega cieszy. Wzięliśmy sobie dwa leżaki, tam gdzieś Artur jest z przodu, a my jesteśmy teraz w przebieralni. No bo po mieście, wiecie, trzeba się przebrać w kostiumy. Fajnie, bo na tej plaży są przebieralnie co jakiś czas, prysznice. I no, fajny ten piaseczek. A naga góry w tle, słuchajcie. No, wydaje mi się, że jest fajnie, niech świeci tylko nam słoneczko i będziemy korzystać teraz i chillować na plaży.
Ne nas wyciągnęły do Maka. A to będzie moja kawa i to będzie twoja kawa. To są moje ziemniaczki. Zaraz je wezmę, bo nie chcę wywalić. Czekamy na koktajle, takie smoothieski dla dziewczynek. Przyszliśmy do takiej tutaj knajpeczki, zaraz wam pokażę. Mamy widok tam daleko na morze. Co tam za kaszelek? Ktoś tu przeziębiony lekko. Ten sklep, który widzicie z tymi krówkami, tu mamy też krówkę i tam jest jeszcze na górze. To jest taki sieciowy sklep, zauważyliśmy na wyspie i jest on bardzo popularny i tam jest bardzo dużo takich ładnych rzeczy dla młodzieży, dla dzieci. Właśnie ten do środka moi już tam, słuchajcie, weszli. Także koniecznie odwiedźcie taki sklep. Mhm. No? Tak, nie było na przykład taki, zobaczcie. Ej, uchwyty. Ej, Kaja. A to co to? Śmieszne tam. Lilak ćwiczy. Nie wiem co. Te butelki fajne do picia. No, są takie, te masz na te. Mhm. O, są? No, ja to lubię, ja mam takie właśnie. Sushi? Nie wiem, właśnie. Coś z kosmetyków, wiesz? A tu lakiery masz. Termusiki chyba na to. Chodź jakieś szklanki. I kubki. Ej, to jest fajne. A mi się tam podobają, wiesz co? Tam są buty fajne. Kapcie. Słuchajcie, chodzimy teraz po jakichś takich, widzicie, bazarkach. Tu przynajmniej mogę się do was odezwać, bo tak nie wieje. Bo przy wodzie, słuchajcie, mega wieje i już jest ciężko. I przyszło mi do głowy, że wam w ogóle nie mówiłam, jakie są ceny, tak ogólnie, jak chcecie zjeść na przykład obiad. I mniej więcej wygląda to tak, że jak my... Jak chcecie wy zjeść jakiś obiad ze swoją rodziną na przykład, to słuchajcie, mniej więcej kosztuje to, tak jak my idziemy na takie obiadą, kolację, z napojami to tak mniej więcej 50-70 euro musicie liczyć. Wiadomo, że w ciągu dnia jeszcze jest jakaś kawka, wiecie, jakieś lody, jakieś smoothieski, czyli tak mniej więcej na dzień liczyłabym od 70 do nawet 100 euro, w zależności gdzie jecie i ile jecie. Ale obiady to tak powiedzmy 47, czasami 60, różnie po prostu. Także tak to wygląda i na południu jest trochę drożej niż na północy. Jak byliśmy ostatnio na południu, to zauważyliśmy, że te ceny są tu wyższe. A dzisiaj jesteśmy w ogóle na południu. Już? Tak. Gdzie Lila? Ej, a gdzie jest Lila? Bransoletki? Możesz. Jak już? O tom kupiłam. No. I o tom. A tom miałam z Polskiego Morza. My już poszliśmy. Zobacz. Ale tu mało kosztuje. No. 6 małych tapasów 23 euro. No jakieś ceny. Ale bardzo mało. No bo tutaj jest taka boczna uliczka. Napis ten RFA na tym. No to każdy prawie ma. Ja bym pokazała trochę miejsca na tym. No to tutaj. Jesteśmy już prawie z drugiej strony. Doszliśmy, słuchajcie, tam już jest port. Tutaj zobaczcie, jest ta plaża. Pięknie tutaj jest, słuchajcie, jest dużo ludzi, jest naprawdę dzisiaj najcieplejszy dzień zdecydowanie tu na południu. Idziemy dalej
mało nagrywam, bo wiecie co, tu jest wietrznie dosyć, a poza tym jest tak gorąco, że już marzy mi się plażowanie. Matysia, to mango, tak? Tak. Matysia, mango, ja pistacje, Lila jakiś kinder, bueno. Jak podróżujecie ze starszymi osobami, które nie lubią chodzić, to można wypożyczyć takie oto podwójne albo pojedyncze samochodziki. I tu jest cennik. Dzisiaj byliśmy w samochodzie, zanieśliśmy rzeczy, idziemy teraz na plażę. Jest 28 stopni. Na słoneczku jest upalnie, słuchajcie. Musimy tylko znaleźć jakieś publiczne toalety, bo dziewczyny chcą się, słuchajcie, przebrać. Ja, słuchajcie, przebrałam się w samochodzie. Nie mówcie nikomu. I schodzimy tu. Szukamy miejsca na plaży i toalet. Jesteśmy już na plaży. Ja już się trochę pokąpałam. I teraz moi są w wodzie. Tutaj no, trochę zwiewa. Zaraz próbuję ich ściągnąć. Macie starter. Przyszliśmy do tej restauracji. Tu macie nazwę Loch Ness i słyszeliśmy, że tu są dobre opinie. Chyba gorące dziewczyny, co? I praktycznie będziemy mieli zachód słońca tu. A ja na przystawkę, słuchajcie, ja na przystawkę wziąłam sobie sałatkę z tuńczyka, później deser tiramisu, a danie główne z campi with chips i coś tam jeszcze. Artur też wziął spring rollsy. Matysia lasagne. Czekaj, bo nie widać. Matysia lasagne na danie główne, Lila carbonara, nie carbonara, spaghetti bolognese, a Artur fish and chipsa. I piwko. Ej, ona normalnie ma bańki w środku. Dużo sosu dostałaś. O, nasza. I przyszło moje skarby. Ale masz fajne. Bolognese. I Artura z chabowy. Jak wam smakowały danie główne i starter? Okej, starter był bardzo dobry. Wtedy główny był dobry. No, mocno. Był danie. Dobry, ale coś brakowało nim, jakby trochę soli. Dali nam parmezan i ja to rozumiem, ale ja nie przychodzę za parmezanem. U ciebie sosu pomidorowego jakby więcej, nie? Bo ty jesteś przyzwyczajona do mamy z pamięci. Tak, bo mamy moje było przepiękne i przepyszne, naprawdę. A ty miałeś lasagne, nie? Ta lasagne była naprawdę chyba jakieś jedna z ich lepszych dań. Nawet tutaj jest na tym i to bardzo przyjemne. Tak, tu mamy w ogóle różne dania, zobaczcie. I tu za 10 euro jest taka promocja w karcie. Zjecie starter, danie główne i słuchajcie, deser. Więc jest naprawdę warta. Jedna rzecz o te spaghetti, warta. Mogę powiedzieć? Okej. Okay. Mów, Lila, o tym nudle były bardzo dobre i były grube. Wiesz dlaczego? Bo to jest chińskie miejsce. Tak. Dlatego się tak bardzo najadłam, jak zjadłam połowę. Dziewczyny mają desery, jakie ładne. Jakie pyszne. Matysia jest ładniejszy. Lila ma fajne. Tata ma lody. Ja mam lody. Tata ma najgorsze. Zwykłe lody. A ja mam tiramisu. Dobre było, co? Jeszcze na koniec dostaliśmy takie coś. Cukierki Lizaki. Understand that we get one chance, you.